Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, powiemy sobie troszkę o sakramentach nakładania rąk. Robię to w odpowiedzi na wpisy pana Rafałka, naszego kochanego i drogiego pastora i teologa Kościoła Zielonoświątkowego, który tak się do mnie zwraca. Oczywiście on tam udzielał się dość mocno ostatnio, udzielając różnych wpisów, ale na tym wpisie się tutaj skupimy i sobie ładnie odpowiemy biblijnie na ten wpis. Więc pan Rafał Kowalski pisze do mnie: jak, gdzie, kiedy i po co apostołowie nakładają ręce, to proszę, drogi panie Albercie, przeczytać sobie w Dziejach Apostolskich. Jest tam wiele przykładów, a wszystko to jest wypełnieniem przykazania miłości do bliźniego swego. To nie magia egipska, drogi panie Albercie. Widzę, że zbyt wiele egzaltacji masz, Albercie, naprawdę, jaką tu piszę tobie. No, Rafałku, tak się składa, że nie piszesz żadnej prawdy, bo nie potrafisz uzasadnić. Widzisz, źle zostałeś wyszkolony i teraz w bezpośrednim kontakcie z ewangelikalnie wierzącym masz problem. Rafałku, ja mam problem, czy ty masz problem? Ja nie mam problemu z wykazaniem ci sakramentu bierzmowania i kapłaństwa w Słowie Bożym. Za to ty masz problem wytłumaczyć te fragmenty, które ci podałem, chociażby Dzieje Apostolskie 8, 14, 17. I masz problem z uzasadnieniem, że nakładanie rąk jest jakimś nic nieznaczącym gestem, za którym nie kryje się żadna moc, że jest to jakieś wypełnienie przykazania miłości. Rafałku, ty tutaj piszesz, a gdzie werset biblijny? Ja wiem, że możesz sobie wymyślać, co chcesz. Ale jeszcze chodzi o to, żeby zakorzenić te twoje tezy w Słowie Bożym. Uwierzyłeś w kłamstwa, jakie ci przekazano na temat protestantów. A jakie kłamstwa mam na temat protestantów? Przecież wy nie macie sakramentów. Widzisz, mam cierpliwość tobie tłumaczyć. Rafałku, a co ty mi tłumaczysz? To ja mam cierpliwość, Rafałku, pokazywać ci to, że ty nic nie wiesz. Może jeszcze się zaprzyjaźnimy, Albercie? Co ty na to? Rafałku, nie jesteśmy przyjaciółmi? Traktujesz mnie jako wroga? Rafałku, jakbyś tu był, to ja bym z sobą na piwo poszedł. Na mój rachunek. Jak wolisz winiaka, to byśmy winiaka obrócili. Bez najmniejszego problemu. Rafałku, ja nie tępię ciebie jako Rafałka Kowalskiego. Jako człowieka. Tylko to, co głosisz. Nie jesteś mi wrogiem. Wrogiem mi jest to, co głosisz, ale nie ty jako Rafał Kowalski. Jak będziesz kiedyś w Chicago, będziesz w Stanach, rzuć mi hasło i idziemy na brodzia. Pójdziemy sobie do knajpki, gdzie sam Al Capone pił. Tylko przyjedź do Chicago. A jak ja będę w Polsce kiedyś, to też dam ci znak i może nie wiem, czy ty mnie zaprosisz na browara, ale jak ty byś tu przejechał do Chicago, to nie ma problemu. Dobra, moi kochani, co stoi za nakładaniem rąk? Nasz kochany Rafałek pisze tutaj o Dziejach Apostolskich i na Dziejach Apostolskich się skupimy. Rozdział 6. Moi drodzy, chodzi o wybór 7 do posługi, tak? Chodzi o diakonat do posługi, tak? Nie będziemy tutaj czytać więcej, żeby nie przedłużać, tylko to, co nas interesuje. Czyli tutaj jest od 4, 6-4. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa, tak? Albo tak. Od 3. Upatrzcież zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie. Chodzi o zadanie posługi stołów biednych. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego, Filipa, Prochora, Nikonora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 6. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, włożyli na nich ręce. A więc, Rafałku, kochany, co tutaj mamy? Mamy wybór 7, których przedstawiają apostołom i oni modląc się na nich, wkładają ręce, zlecając im posługę.
Diakonat. Jest to tutaj, Rafałku, nic innego jak sakrament święceń. Tak? Tak samo jak Paweł nakładał ręce na Tymoteusza, tak? I później Tymoteuszowi nakazywał, nie nakładaj na nikogo pospiesznie rąk, tak? Sakrament święceń, Rafałku. A więc pokazuję ci po co. Po to, aby ustanowić, wyświęcić diakonów do posługi. Rozdział 8, 14-17. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, 15, którzy przyszli i modlili się za nich, uwaga, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A więc po co nakładają apostołowie ręce? W tym przypadku tutaj po to, aby ochrzczeni, wierzący i ochrzczeni mogli otrzymać Ducha Świętego, a więc jest to sakrament bierzmowania. Rafałku kochany, cytujesz w jednym ze swoich wpisów coś, co nie wiem w ogóle, co tym fragmentem chcesz pokazać, bo ten fragment, który cytujesz, Rafałku, w innym wpisie, jest rzymskokatolicki. Bo Rafałek cytuje tutaj 19:23, Dzieje Apostolskie. Chodzi tutaj o Szymona Maga, który jak widział, że apostołowie nakładają ręce i otrzymują Ducha Świętego wierzący, Szymon Mag powiedział, dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. No i Rafałek ten tekst cytuje. Rafałku, a co tu jest antykatolickiego? To jest antysekciarskie, Rafałku, bo tutaj duch, znaczy Szymon stwierdza, czym jest nakładanie rąk. Dajcie mnie tę władzę, a więc to jest władza, nakładanie rąk i udzielanie Ducha Świętego jest władzą. Ale ta władza jest darem Bożym, tak? Przeanalizujmy sobie te słowa. Dajcie i mnie tę władzę. A więc uznaję tutaj, że apostołowie mieli władzę. Władzę właśnie udzielania Ducha Świętego przez nałożenie rąk. A Piotr mu odpowiada, że jest to dar Boży, czyli ta władza nakładania rąk i udzielania Ducha Świętego, którą mieli apostołowie, jest darem Bożym. Darem Bożym jest władza, którą apostołowie mieli, aby udzielać Ducha Świętego przez nałożenie rąk. No, Szymon Mag, który uwierzył i przyjął chrzest, jak pisze wiersz 13, więc był już wierzącym po chrzcie, chciał kupić to, nie? No, może miał właśnie postmagiczne myślenie, że to można jakoś kupić, nie? No i go tutaj ganiem, że jest nieprawy wobec Boga i tak dalej. Tak? No właśnie, a więc masz tutaj, Rafałku, tekst, który cytujesz, jest antysekciarski, antyzielonoświątkowy, a jest prorzymskokatolicki, bo ci definiuje tutaj, co jest, czym jest nakładanie rąk. Jest mocą. Tak? Dajcie mnie tą moc, dajcie mnie tą władzę, powiedział, tak? A więc nakładanie rąk jest władzą, mocą, ale jest darem Boga. Ta władza właśnie udzielania Ducha Świętego jest darem Boga. Przez ręce apostołów. Moi kochani, jedziemy sobie dalej. Dzieje Apostolskie, rozdział 19. Rozdział 19 od wiersza 6. Gdy to, przepraszam, zacznijmy od czwartego. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. 19:6. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. A więc Rafałku, tych 12 mężczyzn otrzymali Ducha Świętego. W jaki sposób? Przez nałożenie rąk świętego Pawła. A więc mamy tutaj zestawienie dwóch sakramentów rzymskokatolickich, które są w kościele rzymskokatolickim. Sakrament chrztu i
przez nałożenie rąk świętego Pawła sakrament bierzmowania. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, skutek, Duch Święty stąpił na nich. A jak jeszcze dodatkowe fajerwerki? No, otrzymali dar języków i prorokowali. Tak? Ale w jaki sposób się to stało, Rafałku? Ano przez nałożenie rąk świętego Pawła. I ten sam rozdział, 19 rozdział, wiersz 11. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. 12. Tak, że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i uwaga, i wychodziły złe duchy. A więc widzimy, jakie cuda dokonywał Bóg przez ręce Pawła. Uzdrawiał, wypędzał złe duchy, nawet przez chusteczki, tak? I przepaski z jego ciała kładziono na chorych, czyli relikwie. Chusteczki, przepaski, tak? I Bóg uzdrawiał nawet przez przepaski i chustki chorych i wyrzucał, i złe duchy uciekały. A więc mamy tutaj trzy czynniki. Ręce świętego Pawła, chustki i przepaski. I przez te rzeczy Bóg czyni cuda. Uzdrawia, wyrzuca złe duchy. Tak, Rafałku? Rafałek w jakimś wpisie, tutaj tych wpisów ostatnio jest dużo, pod ostatnim nagraniem. Możecie się, moi kochani, tam udać, pod ostatnie nagranie z parku i sobie poczytać te wpisy, gdzie Rafałek mówi, że to nie ma żadnej mocy, że to jest tylko, jak tutaj pisze, wypełnienie miłości, tak? No to patrzymy na to, czym jest nakładanie rąk. Czynienie cudów, uzdrawiania, wyganiania demonów, czy to nie jest moc? Tak, to jest moc, która przez ręce świętego Pawła dokonuje cudów uzdrowienia i wyrzucania złych duchów. Nawet przepaski i chusty Bóg przez nie dokonywał cudów, tak? Rafałku, kochany, jeszcze święty Paweł pisze do Tymoteusza, strzeż w sobie charyzmatu, który otrzymałeś przez nałożenie rąk przez kolegium prezbiterów, tak? To jest 4,14, 1 Tymoteusza, tak, Rafałku? A więc przez nałożenie rąk, Rafałku, co się dokonuje? 1 Tymoteusza 4,14. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. A więc kolegium prezbiterów nałożyło ręce na Tymoteusza i co? Powiedzieli mu, słuchaj, ty mówisz, my cię kochamy? O, i na tym się skończyło? No nie, otrzymał charyzmaty. A więc co? Dar Ducha Świętego, charyzmaty, przez nałożenie rąk wstąpiły na Tymoteusza. A więc widzimy, z czym się je ten gest apostolski nakładania rąk. Ze święceniami, z sakramentem bierzmowania. Sakrament święceń, sakrament bierzmowania są to sakramenty rzymskokatolickie, które są już w Piśmie Świętym pokazane. Nakładanie rąk wiąże się z uzdrowieniem, z wypędzaniem złych duchów, a więc działa tutaj cały czas moc Chrystusowa, tak? No i tutaj u Tymoteusza charyzmaty. No, 19:6-7, że ci, którzy otrzymali Ducha Świętego przez nałożenie rąk, zaczęli prorokować i mówić językami, czyli właśnie charyzmaty, tak? I tu Tymoteusz też tutaj otrzymał charyzmaty. Strzeż sobie, w sobie charyzmatu, nie zaniedbuj charyzmatu, który otrzymałeś przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. A więc we wszystkich tych przypadkach, gdzie widzimy apostołów nakładających ręce, widzimy tutaj wstępującego Ducha Świętego na tych, na których nakładają ręce i działającą moc Boga. Moc Boga, która działa cuda, wygania demony, prawda, i uzdrawia. O. I ustanawia właśnie wybranych kapłanami, diakonami. Bo i na Tymoteusza święty Paweł nałożył ręce, Ananiasz nałożył ręce na świętego Pawła. Tak, a więc ten gest jest sakramentem, jest gestem, przez które dokonuje się duchowa rzeczywistość. Człowiek jest obdarzany Duchem Świętym, jest obdarzany jego charyzmatami. Może dostąpić, jeśli jest taka wola, uzdrowienia,
fizycznego przez nałożenie rąk i może zostać wyrzucony zły duch. A więc za każdym z tych gestem nakładania rąk, jaki widzimy w dziejach apostolskich, wiąże się działanie wszechmocnej łaski Boga i zstąpienie na wierzących samego Ducha Świętego. A więc, Rafałku, nie jest to gest, który nic nie znaczy, ale dokonują się przez to rzeczy konieczne do zbawienia, bo Duch Święty jest konieczny do zbawienia. Tak? I jeśli jesteśmy opętani, to być uwolnionym od opętania przez demona też chyba raczej jest konieczne do zbawienia, nie? No właśnie. A więc sakramenty, przez które nałożenie rąk to sakramenty, przez które uaktywnia się, uobecnia się łaska wszechmocnego Boga i sam wszechmocny Duch Święty zstępuje. Teraz, Rafałku, piłeczka jest po twojej stronie. Proszę pokazać, że się nic nie dokonuje przez nałożenie rąk i że jest to nic nieznaczący gest, który tylko jest oznaką miłości, jak piszesz. I oczywiście wyjaśnij każdy z tych fragmentów, które ci pokazałem. Nie uciekaj jak śliska glista po innych. Te masz komentować. Na podstawie tych fragmentów masz pokazać, że nie ma sakramentu bierzmowania, że nic się nie dokonuje przez nałożenie rąk, że nie ma sakramentu święceń. Na podstawie tych fragmentów, które ci pokazałem. Pozdrawiam, Rafałku, i czekam na... Jeżeli jest ci ciężko pisać, przecież masz swój kanał, powiedz, że nagrałeś, odsłuchamy sobie. Pozdrawiam.